Was serdecznie w poniedziałek 1 lutego o poranku, choć przyznaję, że nagrywam to rozważanie wieczorową porą z powodu tego światełka małego, które tutaj jest na stole, o którym powiem na koniec rozmyślania. Chcę Was zaprosić do tego, abyśmy się najpierw skonfrontowali z pytaniem ze Starego Testamentu, które wyjęte jest z pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 18, wiersz 14, a brzmi ono: czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? To pytanie wychodzi z ust wędrowca, który odwiedził Abrahama i Sarę, by zapowiedzieć im, że Sara za rok o tej porze urodzi syna. Wiemy, że Sara, która stała z boku namiotu, zaśmiała się na to oświadczenie, bo nie uwierzyła, że jest to możliwe. Prawdopodobnie reakcja Abrahama była bardzo podobna. Zdanie w tym samym kontekście wypowiedziane znajdziemy również w Ewangelii Łukasza, ale tam ono ma twierdzącą postać, gdy anioł przychodzi do Marii i zapowiada, że urodzi Zbawiciela świata i odwołuje się do jej krewnej Elżbiety, również podeszłej w wieku kobiety, która była bezpłodna, i mówi: Elżbieta także jest w ciąży, urodzi syna, i anioł kwituje tą sentencję słowami: bo dla Pana nie ma nic niemożliwego. Dobrze jest wiedzieć. I ja się cieszę, że to wiem, i zakładam, że wielu z nas, którzy przyznajemy się do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że uchwyciliśmy się Pana Boga i idziemy za Nim przez życie, dobrze jest wiedzieć, że ten wszechmocny Pan, który jest specjalistą od rzeczy niemożliwych, ten Pan, który jest święty, łaskawy, miłosierny i wiele jeszcze innych atrybutów moglibyśmy tu podać, idzie z nami dzień w dzień. Podobnie zresztą widzimy to w Ewangelii Łukasza, rozdział 17, wiersz 5, gdzie apostołowie, którzy także z tym Chrystusem wędrowali każdego dnia, słuchali Jego płomiennych przemów, widzieli Jego cuda, które dokonywał i jak bardzo rozpalał serca słuchaczy w związku ze swoją osobą, ci apostołowie mówią do Pana: przydaj nam wiary. To troszkę zastanawiające, prawda? Że zarówno w kontekście Abrahama, którego po hebrajsku nazywamy Abraham, czyli ojciec wszystkich wierzących, spotykamy się z sytuacją pewnego zawahania. Czy rzeczywiście ten Bóg jest wszechmogący? I tak samo też w przypadku uczniów, chyba musiał im jakiś moment zawahania na tej drodze towarzyszyć, skoro proszą Pana Jezusa: przydaj nam wiary. Drodzy, w ten sposób dochodzimy do pewnego wykresu wiary, który wynika z przesłania biblijnego. Dla wielu ludzi wierzących wiara jest konstans i oznacza pewną linię ciągłą. Uwierzyłem i zawsze jest tak samo. Zawsze jestem przy Panu Bogu blisko, On jest mi wierny, idziemy sobie razem. Ale to nie jest biblijny wykres. Inni mówią: nie, nie, nie. Biblijny wykres jest taki, że jak już zacząłem wierzyć w Pana Boga, zrozumiałem i Duch Święty tchnął we mnie tą wiarę, to wtedy ten wykres jest cały czas linią prostą w górę, bo się pchnę w dziele uświęcenia, jest super, idę z Panem Bogiem, zdobywam kolejne szczyty, jestem radosny i optymistyczny, taki prosto i mocno nastawiony do świata. Ale to też nie jest biblijny obraz. Zarówno u Abrahama, jak i u uczniów, i myślę jeszcze w niejednym przypadku bohaterów biblijnych, ten wykres wyglądałby tak, że są wyżyny, ale są też doliny, momenty zawahania, takie momenty ciemnej nocy, momenty niepewności i pełne wątpliwości, czy rzeczywiście mój Bóg jest w stanie mnie przez to przeprowadzić. Wszystkie te sytuacje uczą nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, pokory. Że jesteśmy słabi w wierze niejednokrotnie i potrzebujemy razem z uczniami wołać: przydaj nam wiarę. A po drugie tego, że Pan Bóg jest wszechmogący i nie zawsze czyni to, co nam się podoba, to, czego my byśmy chcieli, lecz czyni to, co jest według Jego rozeznania dobre dla nas. My nie zawsze tak to umiemy przyjąć. Drogi bracie i siostro, nie wiem, na którym momencie życia teraz jesteś, jeśli chodzi o Twój wykres wiary. Może jesteś tuż u szczytu albo na szczycie
cieszysz się, tryskasz zdrowiem, optymizmem, radością, zarażasz wszystkich i pokazujesz, jak dobrze jest być blisko Boga. Bo tak fajnie się z Nim idzie, tak super mi towarzyszy. Ale może jesteś w tym momencie zawahania, tej niepewności, trudności, którą przeżywasz i zastanawiasz się, czy rzeczywiście Pan Bóg jest wszechmogący i czy rzeczywiście nie ma dla Niego nic niemożliwego, skoro prosiłaś o coś, a stało się inaczej, gdy Bóg odpowiedział nie. Dlatego właśnie chcę przyjść do Ciebie o poranku z tym światem, które wnosi chociaż trochę ciepła, trochę nadziei i taką szczyptę optymizmu promieni słonecznych. Bo nie mam gotowej odpowiedzi, szczególnie wtedy, gdy jesteś w tym dołku. Ale wierzę i myślę, że Ty sam, odwołując się do swoich przeszłych doświadczeń, mógłbyś i mogłabyś to potwierdzić, że dla Boga rzeczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Widzimy to i w Biblii. Może znasz osoby wokół siebie, które też by to potwierdziły i chcę Cię zachęcić do tego, jeśli jesteś w takim trudnym momencie, abyś razem z uczniami zawołał: przydaj nam wiarę. By Pan Bóg wzmocnił Cię, pokrzepił i znów byś nabrał wiatru w żagle i mógł iść z Nim dalej, będąc Jego świadkiem. Tego Ci życzę. Amen. Pomodlimy się. Dobry Panie, każdego dnia przeżywamy i zmagamy się z różnego typu doświadczeniami. Ty wiesz o każdym i każdej z nas, gdzie jesteśmy teraz na drodze swojej wiary i procesie uświęcenia, który prowadzisz wobec nas. Pokazujesz nam dziś Abrahama i uczniów, tych, o których powiedzielibyśmy herosi, wielcy bohaterowie, niezłomni w swojej wierze, a jednak także się chwieją. To nas troszkę uspokaja i pokazuje, że skoro ci biblijni bohaterowie niejednokrotnie upadali i chwiali się, to i nam wolno się zachwiać. Prosimy Cię, przyjdź do nas ze swoim światłem i na nowo nas upewnij, że jesteś Bogiem potężnym, w którego cieniu skrzydeł możemy się skryć i za którym możemy bezpiecznie podążać. Panie, oddajemy się na ten nowy dzień w Twoje ręce i na cały ten miesiąc, który się rozpoczyna. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za te wspólne chwile. Zostańcie z Bogiem. Miłego dnia.